Tak, miesiąc temu przewidziałem dzisiejsze ruchy Orlenu. Posłuchajcie. 5,5%, a diesel o 47%. Robi wrażenie, nie? I w teorii takie stawki będziemy płacić od 1 stycznia kolejnego roku, ale moim zdaniem nie. Dlaczego? Już tłumaczę. Orlen aktualnie robi rekordowe zyski i właśnie dzięki tym zyskom będzie go stać na to, żeby generować po prostu mniejsze zyski w przyszłym roku przy stawce 23% VAT-u. Jaka będzie reakcja społeczeństwa? To, że obniżka podatków to pic na wodę, a PiS wykorzysta to tym, że to właśnie dzięki nim Polacy nie czują podwyżki podatku. Było to do przewidzenia, że PiS nie może sobie pozwolić, aby w roku wyborczym paliwo było tak drogie. Orlen w ostatnich miesiącach i tak bardzo dużo zarobił, a teraz nie będzie zarabiał mało, tylko normalnie. W ostatnim materiale padło wiele komentarzy, że jak nie podobają ci się ceny na Orlenie, to tankuj na innych stacjach, tylko w tym tkwi problem właśnie, bo Orlen odpowiada za bodajże 75% zaopatrzenia wszystkich stacji w Polsce. Ale wróćmy do tego, o czym jest ten materiał i co ze sobą wspólnego mają opaski LGBT na Sylwestrze Marzeń z cenami na Orlenie. A to, że wczoraj widzieliśmy ciągłe tweety polityków o tym, jak jakiś zespół zrobił w bambuko prawaków z TVP i pokazali opaski z tęczą na prawicowej stacji. Jaka jest prawda, że to PiS zrobił wszystkich w bambuko i słowa Kamela to nie jest beka z TVP, tylko moim zdaniem prawda. I żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju i tak. Prawo i Sprawiedliwość ma geniuszy w swojej partii przy jednoczesnym zakryciu tego, że Polacy ostatnie miesiące przepłacili za paliwo, a Orlen bogacił się w najlepsze, ośmieszył jednocześnie swoich koalicjantów z Solidarnej Polski. Mistrzostwo. Może niektórzy żyją pod kamieniem i nie wiedzą, o co chodzi z tym przekrętem Orlenu. Tak więc 31 grudnia ubiegłego już roku za paliwo płaciliśmy dokładnie tyle samo, co płacimy dzisiaj, z tym, że wtedy stawka VAT wynosiła 8%, a teraz wynosi 23%. Tą sprawę należałoby zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale jak widzę podczas nagrywania tego materiału, Krzysztof Bosak miał na ten temat konferencję. Dzień dobry Państwu. Pod koniec roku na Orlenie wydarzyły się prawdziwe cuda. Cuda, wobec których Konfederacja nie tylko ma zamiar piętnować działania rządu, ale żądać kontroli. Kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bowiem to, co się wydarzyło, nie ma nic wspólnego ani z rynkiem, ani z konkurencją. Ma za to wiele wspólnego z jedną wielką manipulacją, tak cenami paliw, jak i całym społeczeństwem. Otóż wraz z końcem zeszłego roku rząd zdecydował, aby anulować przepisy o tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. To oznacza, że podatek VAT na paliwo od 1 stycznia wzrósł o 15 punktów procentowych. Jednocześnie w ostatnie dni roku hurtowa cena paliwa sprzedawanego przez Orlen spadła mniej więcej o 12%. Benzyna 95 na metrze sześciennym staniała o 691 zł. Diesel o 838 zł na metrze sześciennym. Trudno uwierzyć, że to przypadek, bowiem ostatnie poważniejsze spadki, mniej więcej $15 na rynku międzynarodowym paliw miały miejsce w pierwszej połowie grudnia. Nic innego nie przychodzi jako wyjaśnienie, jak fakt, że Orlen utrzymywał zawyżone ceny paliw po to, żeby obniżyć je na przełomie grudnia i stycznia, po to, żeby móc zamaskować wzrost podatku VAT oraz opłaty paliwowej i akcyzy po 10, po 14 groszy na litrze. To nie jest sytuacja, którą da się w jakikolwiek sposób wyjaśnić i trzeba zrozumieć, że Orlen nie robi tego wyłącznie swoim klientom. Orlen jest największym hurtowym dostawcą paliw dla wszystkich sieci stacji benzynowych. Oznacza to, że jeżeli Orlen zmienia hurtowe ceny paliw oraz detaliczne ceny paliw na swoich stacjach, to manipuluje całym rynkiem. Podkreślmy jeszcze raz, skorelowanie wzrostu o 15% podatku VAT oraz powrotu opłaty paliwowej i akcyzy oraz spadku hurtowej ceny paliw sprzedawanych przez Orlen oznacza, że ceny w zeszłym roku nie były rynkowe. Wielu od dawna to podejrzewało, wielu od dawna to mówiło. Rząd serwował nam propagandę o tym, że jest putinflacja, że Putin wszystkiemu winny, dlatego ceny paliw muszą być wysokie. Dziś już widzimy, że nie. Można było tak o pstryknięciem palców
Daniela Obajtka, premiera Morawieckiego, obniżyć hurtową cenę paliw o kilkanaście procent. Proszę Państwa, pytanie, co jeszcze można obniżyć o kilkanaście procent? Które ceny jeszcze rząd trzyma zawyżone, mówiąc: Polacy, zagryzajcie zęby, putinflacja, musicie tutaj pogodzić się z tym, a my robimy jak najlepiej się da, nie zadawajcie pytań, kto zadaje pytania, ten agent Putina. Koniec z taką retoryką, proszę Państwa. Karty na stół. Żądamy, żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się tą sprawą i żądamy wyjaśnienia, po co te dodatkowe pieniądze, gdzie one giną, co z nimi się dzieje, jakie są rzeczywiste koszty działań Orlenu, na przykład w kontekście Ukrainy, gdzie wiemy, że nie tylko Ukraina jest wspierana przez Orlen jako dostawca paliw, ale też na przykład jako dostawca internetu, systemów IT. Nikt Polaków nie pytał o to, czy Polacy chcą w cenach paliw fundować stronie ukraińskiej działanie internetu i finansowanie pana Elona Muska, który zdaje się dostarcza Starlinki na Ukrainę, które sprzedaje nie Ukrainie, tylko Orlenowi. Tutaj sprawa musi być transparentna. Oczekujemy wyjaśnień i oczekujemy działań od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Nie interesują nas żadne wykręty, nie interesuje nas żadne maskowanie tej sprawy. Łokik raczej z tym nic nie zrobi, ale jest jeszcze jeden dosyć duży problem Orlenu, a nazywa się on Saudi Aramco, a raczej umowa z nimi, w której za 30% udziałów mają tak naprawdę 50%, ponieważ mają prawo weta. Jesteście ciekawi materiału o tym? Materiał o tym już za kilka dni na kanale. Zapraszam. A na drugim kanale znajduje się materiał z Dobromirem Sośnierzem, w którym mamy dla Państwa dobre informacje. Złą informacją jest to, że ten materiał ogląda bardzo mała ilość osób, ponieważ kanał jest mały i wyświetla się to małej ilości widzów. Jeżeli chcecie obejrzeć, to wystarczy kliknąć o tutaj w to okienko. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!